Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MC, oto przed wami kolejny odcinek z gry See You Sam 3 BFE. Wchodzimy do mojego najbardziej znienawidzonego poziomu w całym See You Samie i w całych wszystkich grach ogólnie. Wchodzimy do Gniazda Pająków. Let there be light. Okej. Wchodzimy do Gniazda Pająków, panie i panowie, i to nie jest przyjemny poziom. Ani trochę. Spotkamy pająki, a jak mnie pewnie znacie, nienawidzę pająków. W pewnym życiu ogólnie nigdzie nienawidzę po prostu pająków całym sercem. He's up on the second floor. Sounds like he found the hieroglyphs he was looking for and got his photos. He's refusing to upload the photos remotely. Says we'll get the photos when we get him. Tell little Nelly to sit tight. Daddy's on the way. Roger that. Okay, there's no entry. Ale tu chyba można wejść. Ogólnie w tym miejscu można wiele miejsc wejść. Bogowie odeszli, a ludzie wzniesie świątynię na ich grobach. Tylko wyrocznia pozostała. Okej, czy my tu możemy faktycznie przejść tędy? We cannot. Znaczy możemy to zwalić? We cannot, okej. No entry. No cóż, ale pamiętasz, że przez jedne drzwi... Jezu, nie widzę tego poziomu. Można przejść. Ogólnie mam strasznie tylko słuchawki i tak będzie przez cały czas, więc deal with it. Właśnie cykam i to mega i tak będzie. Ogólnie na tym poziomie nic nie widzę. Ja tutaj widzę tylko te światła z lustra, nic więcej. God damn. Ja nie widzę, nie widzę gdzie idę, tędy, no właśnie. Ale boziu, okej. W sumie dwoma stronami przejście. Mamy te pieprzone kokony, w których chowają się pająki. No i lepiej być cicho. Lepiej nie strzelać na tym poziomie, przynajmniej na razie. Siema Polipie. To był Technopolip, nawet dwa, panie i panowie. Są to przeciwnicy, którymi się spomierzymy na następnym poziomie, jeżeli dobrze pamiętam. I widzieliśmy oczywiście w samej czwórce już. Też pomyślałem sobie troszeczkę i ogarnąłem, że sam rozumie, wiecie o co chodzi, że ma ataki właśnie wręcz, ponieważ nauczył się tego w czwórce, dlatego to ma sens, dlaczego w czwórce mamy je od razu. Big brain Mateusz, nie ma co. Okej, tam są pająki, wszystko i w ogóle, wszystko jest straszne. Sekretów odkryję kilka, nie odkryję na pewno wszystkich, ponieważ nie zależy mi na sekretach tak bardzo, ponieważ chcę sprawdzić moją wiedzę tak naprawdę, jak ja to wszystko pamiętam. I w sumie nic więcej. Siema pająku. O, jest dużo pająków. Chodź, chodź, chodź. Op! Pięknie. Elegancko. Co się stało? Okej. Okay. Ty wyszedłeś na zewnątrz z kokoniku. Okej. Okay. To jeszcze nie jest straszne. Będzie oczywiście seks, gdzie będzie ciemna jak cholera. I dopiero się będę strzał wtedy. Patrz na suficie jest. No i tu mamy problem, ponieważ tu musimy już z niego strzelić. Tylko sobie otworzymy jakieś kokony. Hopla, z pająkiem w środku, potwieramy je i potem się zajmiemy tym u góry, żeby nas nie zaatakowały wszystkie naraz, no w końcu. Okej. Okay. I pajączek leży, zajebiście. Tak powinno być ze wszystkimi pająkami, które istnieją na świecie. Martwe! Okej, okay, kontynuujmy. Cały poziom będzie trzeciej osobie i w ogóle, więc przyzwyczajcie się, oglądając to, ponieważ ja się pająków boję i tak będzie już na zawsze. Pająk idzie kują i dołem, zajebiście. Czy tutaj u góry z tyłu są pancerz jakiś? Nie, okej. Okay. Tu tak faktycznie pierwszy raz, ponieważ widzę tylko pająka u góry zbytnio. Dobra, leży i ty też padniesz, chodź, chodź, chodź. Dobra, nas, czekam pana, miło było. Zobaczcie te paskudy, Jezus. To jest młody? To młody jest, tak? Oh well, okej. Okay. Boję się, jak wygląda stały. Oczywiście nie spotkamy innych rodzajów pająków. Ale moglibyśmy. Cicho sieć stary, no Jezu. To go nie budzi, ale moje strzały już go budzą. Dlatego, że pająki jako horda mentala są przyzwyczajone, żeby wiecie, żeby... kamikaze się nie budzi, nie budziły się od kamikaze. To miałoby całkiem sporo sensu. I can't see shit. I to nawet nie jest żart. Słyszycie pająka? O, z tyłu! Co za skurwie, dobra. I don't like it, I don't like it, I don't. Tych się nie boję, bo je widać, nie? O to chodzi, że je widać. Żegnam. To sobie otworzymy jeszcze pajączka. I go zabijemy, pięknie. Mamy drzwi, kolejne no entry, ale tu możemy już wejść.
Dokładnie tak, i tu jest, czeka na nas dubeltówka. Hello, dwójko. Pięknie. Dobra, nie wiem, czy to jeszcze było? Chyba nie. Wytestuję z powrotem, bo... Nie, tu nie ma już nic, okej. W jednym miejscu trzeba będzie rozwalić szafę, bo za szafą jest sekret bardzo straszny i bardzo fajny, który pokazuje nam zmarłego naszego przyjaciela i tam będzie laser gun w środku. Zatem wypadałoby tam zajrzeć, czyż nie? Gdzie jest jeszcze pająk? O, skurwa, jestem dobry. To gorzej. Ciep. Już mam pistolety, bo i tak są słabe, więc pistolet zrobię robotę z nimi, a on ma nieograniczoną amunicję, więc mogę tego używać ile chcę. Więc to jest plus za plusem, panie i panowie. Pamiętam, że chyba się rozwalało coś jeszcze właśnie w takim miejscu. Co tam był, guzik gdzieś? Albo dźwignia za którymś z tych szaf, czy czegoś? Nie mam pojęcia, nie wiem czemu są lagi w ogóle. Zobaczcie na to. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, tu nie ma nic, jak widzicie. Ale wydaje mi się, że gdzieś tak w miejscu, w którymś miejscu to było. Mogę się absolutnie mylić, ale no cóż, porozwalajmy jeszcze kilka tych szaf. Ciebie też rozwalimy. O, na razie się nie boję, jest okej. Okay. Jakość tylko poziomu jest straszna. And I remember this. Niestety. No to nic nie ma, może... Pikabu! Oh shit, prawie mnie ugryzł. God damn it, okej. Okay. Rozwalimy to, tu nic nie ma, rozwalimy może to. Tutaj też nic nie ma, god damn it. No dobra, jak nic nie ma, to nic nie ma, nie? Tu musimy przejść. Przejdziemy sobie drugą stroną. Tam chyba może przeskoczyć po krawędzi tej ściany, ale nie chcę ryzykować, nie? O, byłaby lipa. Pająki są martwe. Tak powinno być. Dobra, tu jeszcze tą jedną szafę sprawdzę. God damn it, jeżeli za nim nic nie będzie, to się wkurę. Jest! Sekretne drzwi otwarte, hell yeah! Znalazłem w końcu. Tylko teraz pytanie, gdzie są te drzwi otwarte sekretne? To jest, no... Nie pamiętam, gdzie są te drzwi sekretne otwarte, to jest problem. A zakładam, że ten kabel nic mi nie da, no właśnie. God damn it, okej. Okay. Kabel idzie do góry. Co by oznaczało? Chyba nie, że gdzieś do góry. Powinienem przejść, ale nie mogę nigdzie do góry przejść. Teraz sprawdźmy te... Te tutaj drzwi. Czy to o złote metalowe chodzi? Albo nie? To jest teraz, panie i panowie, dobre pytanie, gdzie te drzwi się otworzyły. Here? Here? Where? Help? Okej, okay, I don't know. I don't know. Nie chcę tego googlować, ponieważ musiałem grę minimalizować, przerywać nagranie, a telefonu nie użyję, ponieważ telefonem nagrywam kamerkę. Więc fuck me! Gdzieś to musi być. Na pewno, jeżeli tego nie znajdę, na pewno komentarze powiedzą mi, gdzie to pominąłem, także... muszę poczekam do komentarzy. To nie jest to! To nie jest przypadkiem to? Chodzę na dół. Nie, są, przyszliśmy! Jestem debilem, nieważne. Pominąłem przynajmniej życie, które teraz biorę. To jest plus. Sekretne drzwi otwarte, okej, okay, ale way. Way! Bardzo to chcę wiedzieć. Na dole miałoby sensu, skoro kabel idzie do góry, nie? Albo to jest tylko po prostu estetyczna jakaś rzecz. Plus, na pewno te drzwi byłyby otwarte i byłoby to widoczne bardzo, bardzo, ale no, no cóż. Nie jest to widoczne. To jest pancerz, tego nie zbiorę, bo mam full. Och, well, wszystko zamknięte, okej, okay, ciśniemy z powrotem. Zobaczymy, może coś się tutaj otworzyło po drodze. Kto wie. Żeśmy byli. Okej, okay, nie wiem, czy się nie poddam, wiecie, z szukaniem tego, ponieważ po prostu nie wiem, gdzie to może być. Na dole, na górze, z boku, nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że znalazłem guzik, którego zawsze chciałem znaleźć, w końcu go znalazłem. Sukces, okej. Okay. No nic, pójdziemy sobie dalej, może coś dalej znajdziemy. Jest tam te drzwi, bo te drzwi są zawsze otwarte. Well. No co widzicie, on jest, nie? Daj to. O! Duży skurczy byk. Jeszcze raj. Dobrze, bardzo dobrze. Nie strzeliłeś, bardzo się cieszę z tego powodu. Right. Dalej nie wiem, czy to może być. Te sekretne drzwi. Nie mam zielonego pojęcia. Wszystko tutaj jest creepy, więc ja
się czuję bardzo niekomfortowo. Jestem ciekaw, gdzie te drzwi są. Bardzo nawet. Ale jeżeli ich nie znajdę, to też nic nie stanie, prawda? No, możemy przejść tędy. I tędy. Tutaj, okej, okay, pamiętam, że się nie obudził i tak ma zostać. Hello, co my tu mamy dalej? Pancerzyk i no właśnie. No właśnie, i teraz idziemy w elementy ciemne. Oh my god, okej. Och, well, no cóż. Tu będzie ta szafa, chyba z tego co pamiętam. W jednym miejscu trzeba przez nią przejść i będzie ghost. Coś to było chyba z tą statuą, czy... Ja nie pamiętam już naprawdę nic. Wydaje mi się, że coś ze wszystkim jest, nie? Dobra, telefon dzwoni gdzieś z prawej strony. Spoko. Za chwilę tam podejdziemy, w sumie już teraz podejdziemy. Ja się zapisuję, bardzo fajnie. Kaczenka, panie i panowie. You mean the phone you just called? Right. Yeah, Quinn. He should have pictures of hieroglyphs that haven't been deciphered on there. You've got to upload those to us right now. Then you can head to the emergency extraction point. Copy that. Oh god. Oh god. I patrzcie teraz, ile tu jest kokonów. Strzelanie tutaj jest samobójstwo. Holy shit. Okej, ja nawet nie będę biegał tutaj. Stąd przyszliśmy, prawda? Halo? Tak, stąd przyszliśmy. Well shit, man. Jest jego ręka, no. Nic więcej w sumie. A damn. Well. Nie jest to za ciekawie, to trzeba przyznać. Ale musimy sobie jakoś powiedzieć, okej, to jest wyjście, ale. Leci gnaj, to nie jest. Nie jest straszne akurat, to są po prostu potworne kurde w tej grze, trzeba przyznać. Nie dzieje ja, są kokony. Okej. Okay. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race, okej. Okay. O Jezu, te kokony są też paskudne. Stoi w miejscu i mnie tam skryje, okej, okay, nie ma tutaj nic, lecimy do przodu. Nie dobiegał, bo nie wiem ile chaosu robię biegając. Ktoś mi napisze mi w komentarzach, że o i tak byś nie obudził, gdybyś biegał. Odcinek zająłby mniej. Shut up! Robię co mogę, okej? Okay? Ło! Wow! Robię co mogę, dobrze? O, hello! Hello! Elektryczność? Coś było za statuą, mówiłem. Okej. Okay. Nie wiem, czy jest ta szafa, nie pamiętam. A ja chcę laser gana. Tak fest. Okej, okay, widzę, że jest wyjście. Safia się do niej ukierował. Ale po kolei wszystko chcę spojrzeć i zobaczyć. Żeby się nie nadzieć na minę. Leci kolejny gnaj, okej. Okay. Spokojnie. Cześć. Siemano. Żegnam pana. Okej. Okay. Dziwne, że wiecie, że crowding zrobi taki pacyfistyczny poziom. Wiecie o co mi chodzi. Nie wiem, czy ogólnie tutaj jest ta szafa, czy gdzie, czy już ją pominąłem. Przypominałem to o chwilę, co będziemy rezygnować w innym miejscu. A jak na razie, ja chcę się stąd wydostać. To jest takie moje małe marzenie aktualnie. Chcę się stąd wydostać i chcę ten poziom skończyć. Dobra, tu są już żołnierze, to nie jest źle. Oni są akurat spoko. Kończę z lewej strony, a tutaj, czy to nie jest tu? To jest tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, lecimy. Nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Oh fuck! Nic się nie stanie. We're in front of the museum. You know, where we're supposed to be. Where the hell are you? Rodriguez, ty? Tak, to on. Okej. Okej. Okay. Dzięki za rezygana. Jestem przeszczęśliwy, że go mam. Teraz to wypieprzam. Myślę, że to było straszniejsze niż teraz było. Gdzie? Gdzie? Gdzie?
Nie strzelaj, stary, proszę cię, nie strzelaj, nie, nie, nie! Typie! Nie strzelaj. Oni są fajni, bo zostawiają amunicję za każdym razem, jak się ich zabije. Albo czasami burnout zostawiają. Na przykład będziemy mieli przeciwko, że będą mieli karabin, ale nie tylko karabinu nie będziemy mieć. I jest szansa, że oni ten karabin wydropią, więc to jest bardzo fajne. Okej. Okay. Czy ja mogę stąd wyjść w końcu, błagam? O, beczki wybuchowe, jeszcze lepiej, świetnie. To na pewno nikogo nie obudzi. Wypieprzysz powietrze. Na pewno. Czy ja nie wyciszyłem telefonu? Bardzo możliwe. No, chyba nie wyciszyłem, no, awkward. Co my tu... To są czasy oczywiście egipskie. Jakieś katakumby, jakieś coś, tutaj jesteśmy. Skarby znajdujemy, gadają. Okej. Okay. Na spokojnie, powoli. Slow and steady wins the race, pamiętajcie. To jest moja dywiza, którą ja bardzo lubię wygłaszać. To jest moja religia, w którą ja wierzę. Gdzie jest pająk? Gdzie jest pająk? Gdzie jest pająk? W suficie? Oby nie. Tam jest, dobra. Okej, okay, na spokojnie. Czyli zaczyna się. Gdzie on jest? Na suficie? Nie, tutaj, dobra. Okej, 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 okej. Ja chcę stąd wyjść. Proszę. Proszę, wypuśćcie mnie stąd w końcu. Już? 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 Czy już czysto? Już bezpająkowa strefa? Czy nie? O, I can see my own postać. Fuck man. Fuck man, okej, okay, ty jesteś spoko. No wy już jesteście spoko. Au, 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 au. Jesus fucking Christ. O Jesus, okej. Dobra, YOLO. YOLO. YOLO, 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 YOLO. Z tyłu mnie jeszcze strzelają. Boże, ile was tu jest? Okej, okay, nie widzę nic za sobą. Gdzie oni są? Au, shit. Okej. Okay. Przestaniesz? Chłopie? Mój cel strzelby, bardzo fajny. Jest, jest wyjście. O, oh, praise the God. Praise the Lord. Jesus, okej. Okay. Fuck yes. We are out. Są daleko konać, że mi nie jest tak ciemno, jak było tam. Okej, okay. Widocznie nie mogę biegać, także bałem się niepotrzebnie w sumie. Siema. Za chwilę sobie postrzelamy teraz, panowie, nie ma co. Lecimy. Tu już mogę się z wami strzelać. Co? Nic zajebistego, ała. Ominąłem w tym sekecie z otwartymi drzwiami, ale no cóż. Starza się, no. Ja cię słyszę, ja cię widzę. Pięknie. Elegancko, dobra. Za chwilę będzie walka z bossem, także ja się muszę przygotować ogólnie, mentalnie i w ogóle. Więc przydałoby się, jak najbardziej. Okej. Okay. Żadnych drzwi nie widziałem otwartych, które miałyby być naturalnie zamknięte, więc... Oh well. Pominąłem to, pominąłem. Trudno się mówi, ale tego nie pominę, ponieważ tutaj jest walka potem za arachnoidem czerwonym. Okej. Okay. I możemy tutaj wejść. Chociaż to może być najwyższe piętro. I tu mogą być drzwi otwarte. To wie, tu jest sekret, przede wszystkim. Sekret odnaleziony, zajebiście. I'm a fool. Ale muszę tutaj przejść jeszcze dalej. Czy o to chodzi? Szybkiego biegu odnaleziony. Aha, to jest za speedrunnerów. A, dobra, to jest za speedrunnerów, tak? To jest za speedrunnerów przejście. Otwarte tutaj. O to chodzi, tak? To jest cały sekret. Okej. Okay. Sekret odnaleziony, helpful. Super, czyli o to chodziło. Alright. To w takim razie wszystko odnalezione, wszystko ogarnięte. Spoko. O to chodziło. A może nie o to chodziło, a może chodziło o inne drzwi, które zostały otwarte. Who knows? I zakładam, że to się dostaje po tej linii dookoła. Fajnie, że zrobili dla speedrunnerów taki sekret. Tak speedrunnerzy korzystają z naszych lepszych rzeczy, więc... Krotim się... O Boże, poszedłem dookoła. Krotim się starał w to community wejść, wiecie o co chodzi, ale jak im nie wyszło, to przecież nic się nie stało. Okej, okay, co my tutaj w ogóle mamy? Kabin laserowy, dwójkę. Sklonowany żołnierz ze strzelbą. Here we go. Kolejne klony. Etem przynajmniej ma głowę, nie? No okej, okay. Walka z bossem się szykuje. Ja na niego użyję dwójki. To mi się wydaje, że będzie najlepsza. Right.
Cześć, Charlie. Debile mi rozwalił. Shit! Yes! To jest mój ulubiony stunt, jeśli chodzi o war. Tylko się tak cieszę. Bo jest, wiecie to, rozgrzanie tej nuty, dopiero potem jest war i jest nuta cała. Super to brzmi, super to czuć. Jest najlepsze na świecie. Zajebiście poszło z tym bossem. Gnaje, zapraszam. Hello. Po kolei, na każdego wystarczy. Wywalić mi zdążył, no cóż. I panie i panowie, to było gniazdo pająków. Na szczęście je przeżyliśmy. Ale to nie koniec zmagań z pająkami jest w tej grze. To pająki są częstymi przeciwnikami. Oh well. Okej, okay, kolejny poziom podcięte skrzydła. 69 sekretów. Zajebiście. Time bonus niestety. 14 na 15 save'ów, 69 no kill, 41 na 18. Ciekawe czemu. Okej. Okay. Zajebiście nam to poszło. Jestem mega szczęśliwy, że udało mi się przetrwać. Bardzo tego poziomu nie chciałem nagrywać, ale nagrałem i jestem szczęśliwy, że mi się udało. Także cóż. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję, Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę oczywiście pod tym filmem. Komentujcie. Zapraszam do dyskusji ze mną, bo ja na każdy komentarz odpisuję. I zapraszam was na kolejny poziom, który nazywa się Podcięte Skrzydła. Zatem, trzymajcie się, moje drodzy, na cześć i zapraszam was na kolejne odcinki z Syriusa Matryki. Trzymajcie się, pa pa.